Żywieckie Gody, już niebawem z nami rzecznik Żywieckich Godów Mariusz Hojdus. Witam serdecznie. I dyrektor MCEK-u. Witam serdecznie. Mariuszu, zacznijmy od tej historii, bo tak de facto skąd się wzięły te gody? Historia Żywieckich Godów to rok 1969, kiedy one się zaczęły. Zaczęło się od takiego spotkania dwóch ważnych ludzi w Żywcu. Pana Józefa Miksia, szefa Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej ówczesnego, i Tadeusza Trębacza. Tadeusz Trębacz był szefem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego wówczas. I ci dwaj panowie doszli do wniosku, że jest tyle pięknych zwyczajów i tradycji kalendniczej na Żywiecczyźnie, ale nie są podtrzymywane. Józef Miks powiedział wówczas, no to już ostatnia pora na to, by to zacząć. No i tak się zaczęło. Już rok później taka impreza się odbyła po raz pierwszy. Do Żywca przyjechało sporo kalenników. Wówczas był to przegląd robiony po raz pierwszy w klubie obecnym Papiernik. No i tam występowali kalennicy Żywca z Jeleśni, z Rajczy, z Łatnej, z Wardonia i tamtych okolic. No i to jest początek. Wspominałeś, że w całym naszym regionie różnie się rozkładało to kolędowanie, ponieważ chodziło się z bardzo różnymi przedmiotami. Tak, ponieważ można to rozdzielić na kilka, ja bym powiedział, zasadnicze na trzy części. Pierwsze to na pewno kolędowanie z rejonu do Rzecza Soły, czyli Ujść Soły, Rajcza, Węgierska Górka, Milówka, do Radziechów. Były to dziady żywieckie, oni charakteryzowali się charakterystycznymi, pięknymi przebraniami, maskami i tak dalej. Potem byli Jukace, to była grupa, która działała w Żywcu, a dokładniej w Zabłociu, i oni zawsze witają Nowy Rok, nazywa się ich dziadami żywieckimi, chociaż oni jako Jukace twierdzą, że są Jukacami i nie należy ich mieszać z dziadami. Natomiast jest jeszcze jedna grupa, to jest grupa z Dorzecza Koszarawy. Tam chodziło się zupełnie inaczej. Tam chodziło się szopką i chodziło się z gwiazdą przede wszystkim. To taka podstawowa rzecz, która charakteryzowała tamten region. Czyli reasumując, Dorzecze Soły to dziady, Żywiec Jukace, Dorzecze Koszarawy to oklędowanie z gwiazdą i szopką. Kogo spotkamy w tym roku? Więc w tym roku wzorem lat ubiegłych spodziewamy się około 50 zespołów kolędniczych i około 17 grup obrzędowych. I chciałem tutaj jeszcze dodać, że od wielu lat Żywieckie Gody w Żywcu organizowane są przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, właśnie w którym się znajdujemy, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. Część konkursowa odbywa się w plenerze w Milówce, natomiast w Żywcu 21 stycznia odbędzie się korowód oraz prezentację tradycyjnego kolędowania w zagrodach na płycie Żywieckiego Rynku. 21 oraz 22 stycznia w klubie Papiernik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu odbędzie się konkurs kolędowania w izbie. Te konkursy odbędą się od godziny 14 do godzin wieczornych. Wstęp jest wolny, serdecznie zapraszam i polecam. Ja jeszcze dodam, że właśnie 21 w sobotę odbędzie się taka najbardziej widowiskowa, najbardziej oczekiwana przez mieszkańców Czemzie Żywieckich Dziadów, jakim jest konkurs Trzaskania z Bata. Konkurs Trzaskania z Bata to takie bardzo popisowe, efektowne działanie. Młodzi ludzie, kawalerowie przyjeżdżają do Żywca, popisują się kunsztem w strzelaniu bata. Znawcy mówią, że... Strzelają w pannę? No nie, strzelają w asfalt, który się znajduje, wydobywając głośny, charakterystyczny dźwięk jury, ocenia jakość, ilość i tak dalej. No i na podstawie oceny jury przyznawane są nagrody. Są tacy mistrzowie, którzy przygotowują się do konkursu Trzaskania z Bata, który odbywa się w styczniu, już na przykład od października. Mistrzami są ludzie właśnie z okolic Lali, Gnieledwi, Milówki. Tam są wyspecjalizowane grupy i oni raczej są faworytami tych zawodów, że tak to ujmę. Zawsze startuje w konkursie Trzaskania z Bata kilkanaście osób. No jest to bardzo widowiskowe. Są takie dwa charakterystyczne elementy, które przyciągają publiczność, nie tylko mieszkańców, ale i turystów. To jest właśnie korowód, który rusza spod karczmy żywieckiej, idzie ulicami Kościuszki, Zamkową, wchodząc na rynek, powodując na trasie wiele hałasu. No i właśnie ten konkurs Trzaskania z Bata. W takim razie zapraszamy wszystkich. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze chciałem dodać, że 29 stycznia o godzinie 16 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się koncert laureatów oraz wręczenie nagród. Serdecznie zapraszam i polecam.